to opowieść o wielkiej i pięknej przyjaźni człowieka i psa. Przyjaźni, która nie znała granic emocjonalnych ani zdrowego rozsądku, ale była niewątpliwie jedną z najbardziej znanych w XIX-wiecznym Krakowie. Jesteśmy w kamienicy Hipolitów, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Miejscu, które doskonale oddaje klimat mieszczańskich domów sprzed 100 lat. Zapewne w podobnych wnętrzach doszło do spotkania, o którym za chwilę opowiemy, ale zanim to nastąpi, przyjrzyjmy się pewnej fotografii znajdującej się w muzealnych zbiorach. Zdjęcie nieznanego autorstwa stanowi portret dwójki przyjaciół. Karola Estreichera starszego, wieloletniego dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej i psa Jimusia. Fotografia wykonana została na krużgankach Kolegium Maius, gdzie wówczas mieściła się Biblioteka Jagiellońska i gdzie niemal codziennie profesor zjawiał się w pracy razem ze swoim psem. Ich nadejście zawsze zwiastowało delikatne pobrzękiwanie dzwoneczka przy obroży Jimusia. W ciągu dnia sadowił się na profesorskim biurku tuż obok stosów dokumentów i książek, a kiedy Estreicher wieczorami chodził do teatru, to właśnie Jimuś pierwszy zasiadał w loży. Pojawienie się profesora ze swoim harcikiem na proszonej herbacie wprawiało w osłupienie niejedną gospodynię. Doświadczyła tego także pisarka Antonina Domańska, która wspominając tę sytuację w jednym z listów zanotowała. Na dzisiejsze popołudnie szykowałam dom i stół całe 2 dni. Dywan paradny kazałam rozłożyć i tak wywoskować podłogę, że można było się w niej przeglądnąć. A tu pan dyrektor odwiedził nas w towarzystwie swego nierozłącznego Jimusia. Cóż było robić? Sadowiem dostojnego gościa w fotelu, a tu, imaginuj sobie, psiak zajmuje sąsiedni. Przybiera najwygodniejszą, nie przeczę, nad wyraz wdzięczną pozę, a mnie aż serce ściska. Fotele z dawnych czasów, dziadków moich jeszcze pamiętające, zawsze u mnie w wielkim poszanowaniu. No i masz, na jednym pies. Jimuś pana dyrektora wprawdzie, ale ci pies przecież siedzi. Mało tego. Dyrektor tortem, piankami z psiakiem się dzieli, kruszy widelczykiem kawalątka i podsuwa mu pod pyszczek. Część wpada do gardziołka, a część opada na brokat. O, tego to już było mi za dużo.